Słowo za słowo. Poranny gość, radia RDN Małopolska. Moimi Państwa gościem jest wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, redaktora, witam Radio Słuchaczy. Po raz pierwszy gości Pan na antenie Radia RDN Małopolski i również po raz pierwszy w zupełnie nowej roli, już jako wójt. Jak Pan się czuje? Jest stres? Czy już taka pewność w nowych okolicznościach życiowych, w nowym, można powiedzieć, zawodzie? No, można powiedzieć, że e, oczywiście trochę stresu jest, ale e, no, mam nadzieję, że podołam wywiadowi tutaj z Panem Redaktorem i, i mieszkańców. E, szanowni Państwo, tak, jestem pierwszy raz, Panie Redaktorze, jestem pierwszy raz tutaj na antenie radia e, w nowej roli. Czyli w roli wójta gminy Gnojnik, za co chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Gnojnik, którzy przyczynili się do tego, że jestem wójtem i mogę teraz tutaj z Państwem rozmawiać właśnie w tej roli. Nowa rola, ale nie brak Panu doświadczenia. Już przed laty pracował Pan w Urzędzie Gminy Gnojnik. Do samego momentu wyboru był Pan zastępcą burmistrza wojnicza. To chyba spory zasób doświadczenia. Tak, pracowałem wcześniej 11 lat w Urzędzie Gminy Gnojnik, później wystartowałem w wyborach, które... No, przegrałem pięcioma głosami i znalazłem zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, za co bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Tadeuszowi Bąkowi i serdecznie go pozdrawiam i całą gminę Gnoj... Wojnicz, przepraszam, wszystkich pracowników i jak najbardziej cieszę się z tego, że pracowałem w tym Wojniczu, nabrałem bardzo dużego doświadczenia właśnie już takiego z wyższych, z wyższych stopni kierowniczych, przez co no, mogę teraz swobodnie Przejść do, do porządku dziennego, tak naprawdę, w gminie Gnojnik i zacząć pracować dla, dla mieszkańców. Ten przeskok między gminą wojny a gminą Gnojnik był duży? Na pewno pod względem takim osobistym tak, ponieważ jest to moja y, rodzinna gmina, gmina Gnojnik. Y, bardzo chciałem dla niej pracować i pracowałem przez te 11 lat. Udało się f, y, wiele rzeczy zrobić. Y, natomiast teraz, y, jak najbardziej. Co do, co do punktu widzenia takiego kierowania gminą, tak, jest to większa świadomość, większa odpowiedzialność i większe tak samo zaangażowanie i chęci do pracy. W takim razie został pan wybrany, wszedł pan do urzędu. Jak pan został przyjęty? Jakie były te pierwsze tygodnie miesiące? Mogę powiedzieć, że na samym początku bardzo przyjemnie mnie kadra pracownicza przywitała, także którą bardzo serdecznie również pozdrawiam na czele z panią skarbnik. No i tak naprawdę na tym się powitanie zaczęło, ponieważ no, nie doszło do żadnego przekazania kontynuacji, kontynuacji władzy, kontynuacji pracy urzędu. No wójt nie przyszedł, nie przekazał nic. Były wójt, pani sekretarz z zastępcą, byłym zastępcą wójta tak samo nie pojawili się w ogóle. Nie przekazali, dlatego no, mieliśmy troszeczkę na, na początku zawirowań, ale Powoli, powoli dochodzimy do, do takiego punktu, gdzie zaczynamy normalnie funkcjonować. Jeszcze brakuje nam sekretarza gminy, ale już niedługo na pewno się pojawi i, i będziemy działać pełną parą. Zasiadł Pan do biurka, spojrzał we wszystkie dokumenty i w jakim stanie zastał Pan gminę? Jak wyglądały te szczegóły, które tylko Pan zna? Proszę uchylić rąbkę tajemnicy. Nie wyglądają one optymistycznie, tak jak wcześniej w kampanii mój poprzednik mówił, że, że gmina Gnojnik, można, można to określić tak, że była zieloną wyspą na tle wszystkich innych. Okazało się troszeczkę inaczej, bo wystarczy spojrzeć na ranking Regionalnej Izby Obrachunkowej, który, który to jest urząd, który kontroluje urzędy. I widać, że no gmina Gnojnik na 120 gmin, średnio 120 gmin w ostatniej kadencji była na, od 115 miejsca, w granicach 115 miejsca, więc wcale tak różowo nie jest. No Mamy zadłużenie 49%, ale z panią Skarbnik będziemy z tym w cudzysłowie oczywiście walczyć. No i znaleźliśmy, znaleźliśmy kilka takich niespójności, ponieważ no spółka. Gminna spółka, która, którą, której właścicielem jest gmina, no, zamiast 100 tysięcy kredytu, które, które mówił pan prezes, mają milion 200 tych kredytu. No więc nie jest tak różowe, jakby się wydawało, natomiast już mamy na to plan, będziemy sobie z tym radzić i będziemy starać się przede wszystkim o środki zewnętrzne, żeby pozyskiwać nawet w najmniejszym stopniu, w, najwię... w najmniejszej ilości, po to, żeby odciążać budżet naszej gminy. 49% zadłużenia w skali budżetu? Jakie to są kwoty? To jest 25 milionów, z czego przygotowany jest już kredyt, no, dostaliśmy schedę na 2,5 miliona i niestety no, będziemy musieli go wziąć i na kolejne inwestycje, które, które są no, w trakcie realizacji, niestety ale prawdopodobnie trzeba będzie brać kolejne kredyty, które no, już były w zamierzeniu i prawdopodobnie trzeba będzie je zrealizować niestety. Jak pan widzi przyszłość w spłacaniu tych kredytów? To są spore kwoty, jak na wasz budżet i możliwości też tak, to są bardzo duże kwoty. No, i kluczem do, kluczem do no wyjścia z tego, chociaż w jakimś stopniu, ponieważ wyjścia z kredytu, gdzie są na dziesiątki lat rozpisane raty, może nie dziesiątki, ale kilkanaście dobrych lat rozpisane raty, bo do prawie 2040 roku. Więc no, kluczem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych, żeby w jak największym stopniu odciążać ten, ten nasz budżet. I żeby, a żeby realizować, żeby te oczekiwania mieszkańców spełniać w największym stopniu. To jest związane z inwestycjami, które rozpoczął pański poprzednik. No właśnie, czy one będą kontynuowane? Tak, te inwestycje będą kontynuowane, będą zrealizowane wszystkie inwestycje, które były rozpoczęte, i będziemy tak samo oczywiście realizować i przygotowywać nowe inwestycje do nowej perspektywy, do nowych dofinansowań. Nowe pomysły mamy ale oczywiście też te, które były w zamierzeniach, które są potrzebne dla mieszkańców, jak najbardziej będziemy je realizować. Proszę wymienić, które to są te inwestycje, które już się toczą? Te inwestycje, które się toczą, to jest przede wszystkim drogownictwo i część dróg, która będzie zrealizowana, jest realizowana W zamierzeniach z sołtysami, z sołectwami i one będą dokończone oczywiście. Kolejne jest inwestycje wodno-kanalizacyjne. Które są już no, nie na etapie ukończenia, ale na etapie w trakcie realizacji. Inwestycje kubaturowe, czyli remont szkoły podstawowej w Gnojniku wraz z częściową termomodernizacją. I to są te flagowe takie duże inwestycje, które będą kontynuowane. Więc jest ich trochę i jak najbardziej tak mówię od razu, że dokończymy te inwestycje, one będą do końca zrealizowane. A jakie pan chce zrealizować rzeczy, jakie pan ma pomysły, plany, zmiany? Co, co pan chce wnieść w, przez te kadencję do gminy Gnojnik? Przede wszystkim też powiedz świeżości i nowości. No, nie, nie będzie now nowością to, że chcemy zrobić i oczywiście stawiać na bezpieczeństwo, czyli kontynuacja budowy chodników, kontynuacja budowy i remontów dróg, termomodernizację, przebudowy, rozbudowy budynków użyteczności publicznej, domów Strażaka. Remis przede wszystkim doposażenie strażaków w nowe wozy strażackie z tego względu, że no pozyskany został w tej kadencji jeden średni dla gnojnika i jeden lekki dla biesiadek, ale no mamy bardzo duże potrzeby tak samo co do, co do strażaków. Sam jestem strażakiem z 25-letnim doświadczeniem, więc wiem co to znaczy bezpieczeństwo, wiem co to znaczy pomagać ludziom i i na pewno będziemy kontynuować te, te inwestycje. Naszym gościem jest wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski. Panie wójcie, poruszmy taki bardzo istotny temat dla mieszkańców gminy. Tak zwana Sądeczanka, czyli droga, która połączy Brzesko z Nowym Sączem jest oczekiwana od wielu lat, ale w waszej gminie nie jest tak bardzo oczekiwana, bo budzi wiele obaw. Wiemy, że typowane są trzy warianty. Ten najbardziej preferowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że Droga przednie niemalże na połowę Waszą gminę, wiele miejscowości. Ta decyzja środowiskowa jest procedowana. Niedługo ma się właśnie zacząć ten proces. Jak to tam wygląda od środka? Inwestycja pod nazwą budowa drogi głównej przyspieszonej, czyli tak zwanej sądeczanki, so jest niezmiernie potrzebna też dla naszej gminy. I to będę podkreślał i to podkreślałem też w czasie kampanii. I, i trzymam się tego i będę się trzymał. Teraz natężenie ruchu jest powyżej 15 tysięcy samochodów na dobę. Przez naszą gminę bardzo ciężko już się przejeżdża, dołączyć do ruchu jest naprawdę trudno. Ta inwestycja musi powstać. Natomiast najgorszą rzeczą jest to, że procedowany na tą chwilę jest wariant, można powiedzieć, że najbardziej niekorzystny dla nas, czyli wariant ten C, który przecina naszą gminę w, nie tak naprawdę na pół, ale takim S-em, takim zegzakiem przechodząc przez naszą gminę. Jest to wariant niekorzystny pod względem yy, tak samo uwarunkowań co do budynków. Przechodzi przez miejscowość lewniowa w miejscu, gdzie jest najwięcej nowych, świeżych budynków. Może dla generalnej dyrekcji jest to yy, takie yy, bardziej oczywiste, że, że akurat no, gnojnik na takim odcinku czy miejscowość lewniowa dla nas liczy się to, że yy, zepsuje to i wizerunek naszej gminy, yy, i utrzymanie naszej gminy, podzieli naszą gminę, tym bardziej, że nie dość, że mamy już dzielinę na wschód, zachód, ta krajówka, która jest, ona przebiega dość na wprost, ale no naprawdę jest to bar, wariant bardzo niekorzystny dla mieszkańców i dla całej gminy. Będziemy się starać y, zmienić ten wariant na wariant samorządowy, gdzie no można powiedzieć troszeczkę walczymy o to z Czchowem i z Łososiną. Bardziej, jak bardziej Łososina nas już trochę nie dotyczy, bo, bo przecina nas Czchów, tak, z Trzchowem będziemy się starać o to, żeby ten wariant, środowisko, wariant samorządowy przepraszam, był procedowany, ale na tą chwilę nie jest. No 28 czerwca, jest to bardzo niepokojąca wiadomość, 28 czerwca zostało wydane przez RDOŚ obwieszczenie o wszczęciu postępowania co do wydania decyzji środowiskowej, wszczęciu postępowania administracyjnego. Czyli oznacza to, że komplet dokumentów został złożony co do tego i jest on kompletny, żeby zacząć procedować decyzję środowiskową w tym wariancie właśnie niekorzystnym dla naszej gminy. Jutro mamy spotkanie, czyli w czwartek mamy spotkanie w Nowym Sączu z włodarzami całego odcinka od brzeska do Nowego Sącza, no i z, tak samo z hmm, Jaki jest Wasz wyższego, głos? Co będziecie wyższego, chcieli, żeby wybrzmiało z Waszej strony? Z naszego, oczywiście z naszej strony będzie wybrzmiewało to, żeby ten wariant samorządowy był, może z lekkimi zmianami, tak samo korzystnymi dla nas, był procedowany albo rozpoczęcie w końcu procedowania tego wariantu samorządowego, ponieważ no, nie będziemy się zgadzać na to, żeby, żeby nam przecinało w tej gminie i niszczyło naszą gminę Gnojnik, yy, pomimo że jest ona może jakaś niewielka, ale no Jest piękna i naprawdę zrujnuje nam i wizerunek, i, i samo, samo życie mieszkańców. A jak się różni ten wariant wasz, jako samorządowców, od tego, który jest proponowany przez Generalną Dyrekcję? Wariant, który proponowany jest przez Generalną Dyrekcję, przechodzi tak naprawdę centralnie przez naszą gminę dużym SM. Tak, w cudzysłowie można tak w przybliżeniu to zobrazować. Natomiast wariant, y, wariant samorządowy. Jest to wariant, który biegnie po skraju naszej gminy na, na granicy gmin Nowego Wiśnicza i Lipnicy Murowanej. Więc jest to wariant najbardziej optymalny co do wariantu tego, który, który mógłby przebiegać przez naszą gminę, łączyć się na Iwkową. No, i tam musiałby być prawdopodobnie tunel pod lasem Bukowiec, ale no, jak widzimy, za dało się zrobić tunele, i już u otwierać, myślę, że jestem przekonany o tym, że taki wariant pod względem technologicznym jest spokojnie do wykonania. Wariant C, czyli ten wariant niekorzystny, no, czy będziemy oprotestowywać. Nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z mieszkańcami, czy będziemy blokować drogę, czy będziemy robić w jakiś inny sposób. Na pewno chcemy rozmawiać i będziemy rozmawiać, jak trzeba z władzą najwyższego szczebla, jeżeli tylko do takiego spotkania dojdzie i będziemy walczyć o to, żeby po prostu ten wariant samorządowy był procedowany oczywiście z małymi zmianami, mając świadomość tego, że ta droga musi powstać też. Ponieważ jeżeli powstanie łącznik z autostrady, natężenie ruchu jeszcze się zwiększy. I no blokując tą drogę, też mam świadomość tego, blokując tą inwestycję, mamy świadomość tego, że może się ona rozpocząć z innej strony. I wtedy będzie jeszcze gorzej dla naszej gminy, ponieważ no już będziemy zakrokowani całkowicie. Jest temat bardzo ciężki, oby nie, nie okazało się, że temat został przespany przez ostatnie lata i dlatego. I dlatego no, jutro to spotkanie będzie bardzo ważne, w którym oczywiście będę uczestniczył. Panie Wójcie, w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z nawałnicami, które też nie ominęły Waszej gminy. Wiemy, że strażacy powiatu brzeskiego mieli też pełne ręce roboty. Czy u Was duże straty wyrządziły te nawałnice, deszcze, burze, wichury? No, ten front, który przeszedł przez naszą gminę, i nie tylko, ale w naszym regionie, był no, bardzo. Bardzo duży, bardzo mocny. Sam, tak jak już wspomniałem, jestem strażakiem i jeździłem do drugiej w nocy z chłopakami. Ze straży usuwaliśmy skutki właśnie tej nawałnicy. Cztery zerwane dachy na terenie gminy, 50 wyjazdów straży pożarnej z terenu nasze, naszej gminy Gnojnik samej, więc świadczy o samym, samej skali tych zniszczeń, i samej skali potrzeb, które, gdzie ludzie potrzebowali naszej pomocy. Doraźną pomoc udzieliliście, na przykład tym zerwanym dachami, zerwanymi dachami? Doraźna pomoc była poprzez zabezpieczenie przez Straż Pożarną, natomiast nie wpłynął żaden wniosek co do wypłaty jakichś zasiłków, środków co do, co do pomocy rzeczowej. Panie Wójcie, tak powoli lądując, już w najbliższą niedzielę odbędzie się Wielkie Święto Gminy Gnojnik. Wydarzenie będziemy też transmitować na naszej antenie, bo pojawi się na miejscu nasz wóz transmisyjny. Program poprowadzi Ewa Judasz-Jakubiak. Panie Wójcie, co tam będzie się działo, co zaplanowano? Tak, w najbliższą niedzielę 7 lipca serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, mieszkańców oraz wszystkich, którzy będą mieli wolną chwilę do Gnojnika, do naszego parku. Będzie moc atrakcji, no pomijając te, te, te już... Hmm, Codzienne takie atrakcje, że tak powiem, ale będą koła gospodyń Wiejskiej, będą występy, będą występy młodzieży, dzieci. Będziemy mieli obsesję, zespół, obsesja, jak zagrają koncertowo, zespół pogwizdani trochę folkowo i na końcu będą łobuzy, żeby nasza gmina poczuła w końcu pinoc, żeby, żeby ten pinoc do nas spłynął w jak największym stopniu. Na to, na to liczymy. Czyli będzie się działo, dla każdego coś dobrego się znajdzie. Tak, tak. Serdecznie wszystkim. Za, Wszystkich zapraszam. Naszym gościem był wójt gminy Gnojnik Leszek Ząbkowski. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.